Ja witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i jak widzicie troszeczkę rozwaliłem łódkę płynąc tutaj. Przypadek po prostu. Obiłem się troszeczkę na brzegu. W międzyczasie od właśnie tej specjalnie przyszedłem, żebyście też nie musieli czekać jakoś specjalnie długo. Czy żeby to była łódka Kairy, czy zaraz będzie jakiś dialog na ten temat? Możliwe. Kiera coś powie. Wiesz, Kiera mogła się mnie dobrze tutaj teleportować przecież, nie? Okej, Geralt nic nie mówię, czy pewnie to jest moja łódź, którą tutaj zostawiłem. No tak, przecież jeśli tutaj ja tutaj do portu przybiłem, do przystani. Cholera, mogę to zrobić w sumie też. Okej, gule. Niedobrze. Są na dotyk dosyć mocny. W sensie takim, że mimo wszystko trochę robią nam. Przy okazji ciężko je trochę zabić. Znaczy no, czy trochę ciężko je zabić, może nie. Ale w każdym razie na pewno mają dosyć sporo HP. Względem mojego poprzedniego podejścia do tej gry. Przede wszystkim może dlatego, że grałem na niższym poziomie trudności. Przede wszystkim, żeby się powiedzieć w historii, bo jak ja czasem patrzę, jak niektórzy ludzie grają Wiedźmina, to i tak patrzę i takie co się tu dzieje, czemu oni robią tyle niepotrzebnych ruchów? A potem się okazuje, że po prostu dlatego, że potwory są w stanie zabić ich na jeden strzał. A ja po prostu gram na jakimś mega niskim poziomie. I zazwyczaj nie chcę mi się grać na wyższym. To Wiedźmin jednak, tutaj bardziej cenię historię. Chociaż walki też są fajne, Światło. Ale bez przesady. Jest w wieży, na ostatnim piętrze. Dobra, lećmy od razu. Okej. Cutscenka. Znaczy, nie lubię po prostu przechodzić gier na najwyższym poziomie trudności, bo jednak to jest po prostu, żeby było jakieś wyzwanie takie duże i to w sumie dlatego się wtedy gra, a coś się zbugowało. Odpaliła to, co? Nie, wzięła wyniki badań. Podpaliła pewnie. Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałaś się? Wykorzystałaś mnie. Oj tam, co najwyżej wykorzystałam okazję. Gdybym wiedział, że chcesz zdjąć klątwę z wyspy, żeby zdobyć notatki Aleksandra, w życiu bym ci nie pomógł. No dobrze, nie zachowałam się zupełnie w porządku, ale wiedziałam, że sobie poradzisz. Jesteś taki męski i w ogóle. Geralcik, nie burmurz się, bo pomyślę, że już mnie nie lubisz. Faktycznie nie lubię cię, bo jesteś podłą dwulicową żmiją. Ach, Geralt, szkoda, że mnie tak nie wyzywałeś, jak się pieprzyliśmy. Żarty na bok. Po co ci te notatki? Naprawdę myślisz, że możesz mnie zwyzywać, a potem wrócić do kulturalnej rozmowy, jakby nigdy nic? Zejdź mi z oczu. Znajdzie mnie ochota, żeby dać ci lekcję dobrych manier. Pójdę dopiero, kiedy oddasz mi notatki. No, to zostaniesz tu na zawsze. A naprawdę nie walczy z Kairą? Nie wydawało mi się, że... Znaczy nawet nie wiedziałem, nie kojarzyłem, że będziemy musieli z nią walczyć. A teraz coś specjalnego. My ją zabiliśmy. Mam nadzieję, że tylko ją powaliliśmy, a nie zabiliśmy. Chyba zabiliśmy jednak, ups. To nie musiało się tak skończyć. Ups. Nekromancja, nauka zakazana, to fajnie. Że na pewno było to bardzo uczciwe ze strony Kairy, że się tym zajęła. No tak, ewidentnie nie żyje. Dobrze, czarownic się troszeczkę właśnie pomniejszyła. Dzięki nam. Jedna rzecz, którą chciałem dokończyć z poprzedniego mojego zdania, powiedzmy. Czekajcie, gdzie jest ten? Co nie da, 800 metrów, dobra, to wrócicie do znacznika i tam postaram się jakoś szybciej przelecieć. To jest znacznik, to, że na że trudny poziom, wysoki poziom trudności to jest po prostu dla, moim zdaniem, granie dla samego grania na trudnym poziomie, rzeczywiście nie dla historii, bo jeżeli jesteście hardkorowym graczem, a moim zdaniem to jest takie
albo rzeczywiście potrzebujemy wyzwania, bo gra jest za łatwa, albo po prostu jesteśmy tacy, że musimy mieć wyzwanie, bo inaczej nas gra nie satysfakcjonuje i nie interesuje nas tak naprawdę historia. Zazwyczaj tak jest. Nie zawsze, ale zazwyczaj. Witaj. No. Dlatego jestem casualem, gram na poziomie łatwym, ewentualnie normalnym. Podobno grasuje tu. No chyba, że potrzebuje rzeczywiście. Się z przekaczem. Ano grasuje. Krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza, za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Też nie cichy dialog od strony tego gościa. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On poczwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarnął. Okej, okay, właśnie. Czekaj, czy jest tutaj wejść do tyłu? Chyba nie, czyli trzeba przejść przez chatę. To co, zakładam? Okej, okay, przy okazji pokradniemy im. Co się da? Nie, dobra, czyli trzeba jednak obejść chatę, tylko że nie z tej strony, od której ja chciałem to zrobić. Świetnie. Jest i Szymko. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie! Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Ciekawie wygląda chłopak jak na dziecko chłopa, naprawdę tak bardziej jednak szlachecko moim zdaniem. Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił, nie słyszałeś? To mi nic nie mówi, musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle że duży i z ogonem jak u jaszczurki. Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Biegnę zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę i jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Uspokójmy go, Axi. Co do tego biorę, to oprócz naprawdę paska z liny. To ogółem chodzi mi przede wszystkim o ten gubraczek. To jest taka charakterystyczna rzecz, która go odróżnia zupełnie od innych dzieci tutaj. Spokojnie. Bywaj, mały. Znaczy on się bardzo różni od innych dzieci, dlatego uważam, że wygląda na trochę lepiej urodzonego jakby. Względem pozostałych tutaj ludzi. Że może ludzi, dzieci ogółem. Dobra, przywołajmy sobie tę płotkę gdzieś w okolicy. No, świetnie. Płotka w wodzie. Rusz się. Przejedźmy się do tegoż miejsca. Dosłownie kawałeczek, więc tyle dobrze. Ogółem na razie staram się jak najwięcej robić tych misji pobocznych, a potem się zajmę oczywiście misjami głównymi. Czasem mi się wydaje, że jednak przy przyjeździe płotką jakby u was troszeczkę ścinało to nagrywanie. Może mi się tylko wydaje. Albo kwestia może monitora też. Zwolnij płotkę. I tego, że może podgląd OBS-a nie ogarnić, bo mimo wszystko mam zeskalowany też. I to bardzo, ten podgląd. Okej. To jest burek. Ślady stają się nieregularne. Potwór się słaniał, pewnie był ranny. Burka, można też zobaczyć. Cały pies ma we krwi, nie poddał się bez walki. To ładnie musiał go poszarpać ten pies, skoro potwór się już słaniał aż na nogach. Coś było? Krew? Krew potwora. Au, niesamowita informacja. To cel nie był pewny. Znaczy, przepraszam, tak? Ja może z tego się trochę śmieję, ale... Rzeczywiście, no to było takie dość oczywiste, że to na pewno będzie potwór, no.
Aha, no chyba, że on myślał, że to może być krew człowieka, albo tego psa ewentualnie. No ale patrząc po śladach, no... Nawet ciężko się nie było domyślić. Okej. Okay. Chyba też zbieram po drodze, co się da, tak, w miarę. Jeśli chodzi o rośliny. To jest krew, a gdzie dalej? Ale nie widzę dalszej. O, tutaj jest droga. Dalsza z tej krwi. Tam dalej jeszcze nas prowadzi. Tu. Okej. Okay. Więc tu widzę więcej śladów. Jaskini Króliszek. A, Króliszek. Nie zapomniałem jeszcze, co to było. Skrzekaczek. Skojarzyłem, że ktoś tam nazywał potwora właśnie, ale nie kojarzyłem w ogóle czym on był. Chwila. Jedna rzecz. 20 minut mamy, więc wiecie. Warto po prostu. Tak, znowu idę bez kota i znowu będą narzekać, że jest ciemno, ale... Dźwięk dochodzi z góry. Mówiłem już kilka razy, że po prostu ja gram bez kota, bez pochodni praktycznie. Nie wiem, jak wiecie, tak klimatycznie jest fajnie moim zdaniem. Okej, okay, to się dostałem. Cóż tu jest? To nic nie ma, co? Ładnie. Okay. W razie wracamy do tej części jaskini i coś tutaj ma być. Co? Zaszył się w pieczarze i nie wyłazi, ale petarda powinna go wykurzyć. Chyba będą się rzucić petardą, co? Czekajcie, ja mimo wszystko sobie włączę pochodnie. Chciałbym to zobaczyć. Tak, tam u góry jest, ewidentnie jest miejsce, tam widać nawet krew, gdzie on mógł się schować. Nie wyleciał na zewnątrz innym wyjściem. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Ja czy wyrzucił tylko Geraltą? Nie, pochodnia jest nadal okej. Okay. Widziałem, wyglądało to jakby on ją wyrzucił. Rzucaniu tej petardy. Ale nadal jest na jakimś punku. Już okay. Mi się nie wymknie. A on rzeczywiście może wielki kogut. Znaczy, to wielkiego koguta bym to porównał pewnie w średniowieczu tak. A teraz bym to raczej nazwał ogromnym ptakiem. Z tego na mieszczurki. Nie lubisz srebra, co? Ale nie zapisałem gry. Teraz mogę? Nie, nie mogę. A nie, rzeczywiście trochę do kukuta to podobne jednak. Mimo wszystko. Znaczy z drugiej strony, tak jeszcze a propos tego trudnego, wysokiego poziomu trudności. To akurat Wiedźmin jest o tyle on dobry, że... Że jakby pokazuje, że rzeczywiście trzeba korzystać z eliksirów z tych wszystkich rzeczy, tak? Że rzeczywiście jest to wyzwanie, każdy potwór, a nie że po prostu i tak się kamy jak tutaj, na przykład ja teraz, tak? Bo ja mimo wszystko zobaczcie, jak bardzo rzadko korzystam z eliksirów i tak dalej. I nadal granie nie jest jakimś tam niesamowitym wyzwaniem, tak? Jest po prostu taką sobie grą. Skojarzę, trafię tylko z tej kuszy. Podleci. Cholera. Muszę właśnie przy tym ochronić. I po prostu na wysokim poziomie trudności możemy wykorzystać wszystkie te rzeczy. Tak, żeby. Znaczy, one są praktycznie niezbędne wtedy do walki, tak? A tutaj możemy, jak widzicie, bez zbędnych pierdół tutaj walkę zakończyć. Nie korzystając praktycznie wcale z eliksirów. Mamy sobie naprawdę bardzo, bardzo niewielki zasób mutagenów. Oraz umiejętności różnych. Tak po wszystkim, okej. Okay. No i tak jak mówię, nie było to jakieś ultra niesamowicie trudne. Zresztą nie będziemy mieli telefonu z Króliszka, tylko co ona daje. Ja w sumie mogłem klikać spację, ja jestem przyzwyczajony do po prostu klikania E razy milion. Tak, obrót noża i... W ogóle strasznie prosto wygląda ten sztylet Geralta, ten właśnie do... Wykrawania głowy, ale zobaczcie, rzeczywiście głowy nie ma. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa, że jednak taką rzecz ujęli. I to są właśnie te szczegóły, o których na przykład mówiłem w Asasynie kilkukrotnie, a których mi tam brakowało. Okej, okay, topór, ładny. Tylko, że no, to jest topór, tak? Jednak mimo wszystko, ja wolę miecza w tej grze. Ma trofeum z Króliszka właśnie, co ono daje? 5% szans na odcięcie kończyny.
Wcześniej miałem to samo chyba, nie? Nie, wcześniej miałem chyba plus 5% za... Albo... Dobra, nieważne. Zróbmy to w ten sposób. Weźmy naszą płotkę i jedźmy z powrotem do kasztelu w Rońce. Chyba nie będziemy musieli objechać cały? No mniej więcej. Cały w kółko niestety. Długo nam to w sumie nie zajęło, więc jeszcze będziemy mieli czas na jakąś misję chyba. Znaczy na część misji głównej, tak? Popularnej, a właśnie. Jeszcze w międzyczasie sobie zapiszę. Jak widzicie, powoli już dojeżdżamy do mostu, a następnie będziemy szli z powrotem do naszego przyjaciela. W ogóle nie wiem, dlaczego ja zawsze schodzę z konia, jadę do kasztelu. Czemu to jest zerwany most? Czy mi się wydawało? Bo nie ma, że pewien, że widziałem, że tam jest zerwany most. A nie, on nie jest zerwany. On nie jest zerwany, on jest po prostu tak sklecony. O, okej, okay, fajne. Wydawało mi się dosłownie od boku, jakby było rozerwany. Po prostu. Nie wiem, dlaczego w ogóle w tym kaszle totalnie nie używam płotki. Przyzwyczajony po prostu tego jestem w ten sposób. Witaj. No. Nie musicie się już martwić, skrzekaczego. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie, proszę. Wasza nagroda, niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. No, niech będzie z tego. Zachowaj te pieniądze. Wziąłeś sierotę pod dach. Złoto przyda ci się bardziej niż mi. A mówią, że Wiedźmin nie człek, że uczuć nie zna. Dziękuję. Z całego serca. Okej, okay, zrobione. 10 poziom, 1 punkt mamy nowy, więc wydajmy go. Postać i w ogóle w co by te pójść? Te adrenaliny to nie, to są strzały. Mierzenie nie skurczy gdzie dostał, wolę już silne i normalne ataki, bo przynajmniej to jest cokolwiek, co może się przydać. Czekajcie, pod E było ulepszenie, tak? Mamy już ją na 5. Potem pójdziemy w trening siłowy raczej, no niestety, żeby... Nie, jeszcze 3 punkty. No to wystarczy, że 3 punkty wydamy i będziemy szli potem dalej w to. W którąś z tych umiejętności. Pewnie właśnie w precyzyjne cięcia. Mimo wszystko jest to na atak normalny. I widzicie, szansa na trawienie krytyczne zwiększona. Jedź, płotka! Zobaczmy. Najpierw zbadamy dodatkowe wątki? Chyba nie. Chyba wolę jechać do tej... daleko to jest. Czyli czas na Oxenfurt, tak? Może tam dojedziemy jeszcze w tym odcinku. Zobaczcie, czy tylko nie mogę gdzieś tam bliżej przenieść. Przy pomocy naszego... Tutaj... Nie, Oxenfurt to jest jeszcze mały. Ja mi sobie myliłem cały czas Oxenfurt z Nowigradem. W Nowigradzie będzie najgorzej. Jeśli chodzi o wszelakie FPS-y. Mam nadzieję, że jednak tam będzie okej, tak? Bo podobno jest to najbardziej procesożerna lokacja. Zobaczymy jak to będzie. Jeśli coś, no tak jak mówiłem, po prostu zbiję część ustawień na rzecz tego. Czekajcie, tylko sobie zobaczę jedną rzecz jeszcze. Gdzie mogę tutaj pójść? Żeby... Nie, to dobra, na dworze coś. Żeby po prostu odkryć jeszcze jakąś wieś. Tutaj są te dwie wsi. 3 nawet miejsca. A, już wiem co to jest garnizon z Erikani bodajże chyba. Tutaj mamy... Dwa, nie jest Erika, nie pamiętam jak się nazywała, mniejsza. Ja mamy te dwie wsie, które będziemy musieli odwiedzić, a to za jakiś czas dopiero. Tutaj mam jeszcze w ogóle też misję poboczną. I tutaj mamy kolejną, ale do tej będziemy szli dopiero, jak widzicie, jak będziemy szli do Nowigradu. Tutaj mamy kolejne, to jest bodajże tutaj z dodatku serca z kamienia, jak się nie mylę. Teraz tutaj jeszcze jedna. Znaczy jeszcze to są oczywiście tablice z ogłoszeniami, ja tak zawsze mówię, że to są misje. Jak widać, w Oxenfurcie również będzie jakaś dodatkowo, ale na razie nie mamy tu nic w okolicy, tak więc idziemy prosto do Oxenfurtu, wydaje mi się. Tutaj są góle, no ale góle tylko góle, nie? Więc można to olać, powiedzmy. Chyba, że one są na drugim poziomie, one nie są absolutnie zagrożenie. I właśnie w ten sposób na i jest po wszystkim absolutnie. Więc luzik. Po prostu jedźmy do przodu. Tylko, że boję się, że jeszcze kawałek i będą trochę bardziej problematyczne stwory. Coś dla nas dobrze nie skończy pewnie. Coś kurczę jeszcze miałem powiedzieć.
A dalej, dobra, o trudnym poziomie powiedziałem. To coś jeszcze miałem w głowie, to nie wiem co. Ja tutaj powiem, powinienem mieć gdzieś tutaj znacznik niedługo. Że ci z Nilfgaardu to są całkiem inni. Tempo, tempo! Jest. Dobrze, dobrze, tak, chyba tak się czyta. Mam nadzieję. Dalej, płotka, dalej! Ale jak widać, już w tle majaczy nam Oxenfurt. Jakby to powiedział któryś. Świetnie, klawisze trwały, tak to jest jak się chce płotką, przepraszam najmocniej. Chcę płotką sprintować, znaczy sprintować. Cwałować. Honor i ojczyzna! Ja już jestem na moście oksenfurskim, tak więc. A jak widać, statki nawet większe. Hej, więc zaraz wejdziemy. Możesz zejść! No jak widzicie, w mieście niestety nie można cwałować, więc jedynie galop nam zostaje. Na przykład będziemy mieli port tutaj w Oxenfurcie. Wyzimie, Jezus, jeszcze... Przepraszam, ale mnie boli po prostu jak ja słyszę Wyzima. Z Wyzima. Dziwię się, że ludzie w ogóle tak czytali, z jakiego powodu? Nie wiem, o i mamy też Balwierza tutaj. Którego się pierwszym razem ostrzygłem jak tutaj grałem. No rzeczywiście trochę spadają w tych większych miastach FPS-y. Widzę to dlatego, że tutaj mamy na przykład 56 przed chwilą. Mi pokazało. Możliwe, że przez render, a możliwe, że rzeczywiście po prostu jest to wymagające trochę bardziej lokacji od mojego komputera. A jak wiecie, nie jest on najlepszy. Coś jeszcze mogę tutaj zebrać? Okej, nie. Chyba wszystko mu już ukradłem, co się dało. Nie, okej. To nawet nie jest jego mieszkanie chyba. Widzę, że on tam gdzieś na obok jest. Chyba, że on po prostu jest u góry, ale wątpię w to. Dobra, Geralt, wchodzisz tu? A, zamknięte, okej. Czyli nie, czyli on jest jednak obok. Czyli wbiłem po prostu komuś do domu i kradłem mu wszystko. O, tutaj jest Balwierz. Znalazłem go, okej, nic nie ma do ukradnięcia, więc tak? Nawet tam ta skrzynia jest zostawiona, okej. Więc pogadajmy z nim. Witajcie, panie, czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze, ostrzyżesz mnie. Nie ostrzyżę brodę. To jest za piątkę, więc wiecie. Piątka to tam mech. Okej, Geralt nagle wygląda bardziej Geraltowo. Młodziej na pewno. Długie i rozpuszczone, proszę. Chyba, że te moje nie są jeszcze długie i rozpuszczone. Czy jeśli moje, może nie są długie. Znaczy może są długie, proszę, nie. Okej, były bardzo podobne, ale nie. Okej. Znaczy chociaż to są też takie długie. Że mówiąc, Geralt z jedynki, który miał włosy dużo dłuższe, był na pewno ciekawszy. Tylko, że na pewno to było też bardziej problematyczne, jeśli chodzi o walki z potworami, prawda? Bo mimo wszystko im dłuższe włosy, tym gorzej. A jeszcze też zależy, prawda, od długości bardzo dużo. Niekiedy niektóre dłuższe są lepsze niż niektóre krótsze. Okej, tak, zdecydowanie będziecie mi teraz... Będzie was to bolało pewnie FPS-owo. Już tutaj w Oxenfurcie, a nie mówiąc o Nowigradzie co dopiero. Znaczy dopiero... Już nie mówiąc o Nowigradzie. Jak was w Oxenfurcie tej boli. Po FPS-ach prawdopodobnie będziecie mieli drobne ścinki, bo widziałem przed chwilą... Znowu zaczął płakać komputer o... Znaczy... Tak, komputer zaczął płakać... Przepraszam, twój nie komputer, FPS... Ej, jeszcze raz. OBS zaczął płakać o FPS-y. Znaczy FPS, o enkodowanie. Spadki są pewnie FPS-y, albo jakieś drobne ścinki. No ja mocno nie przepraszam, naprawdę. Ale ja się spodziewałem, że tak będzie, no niestety. To są jednak są to jakieś mega, mega duże lokacje, które są wymagające z tej dużo ludzi. Szukam córki barona z Velen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Okej, będzie to dosyć ważne pewnie, co tutaj zrobimy w tym wypadku. Znaczy, i tak wyjdzie na jedno, ale... Chyba nic się nie zmieni. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. Z
Skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Twój ojciec to podły człowiek. Nie dziwię się, że jesteś wściekła i rozżalona. To po co mu pomagasz? Po co przyjąłeś to zlecenie? Bo ma informacje o kimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyję. I że nigdy nie wrócę. W ogóle wygląda z taką... Nie wiem dlaczego, jej cera w ogóle wygląda, jakby ona miała z... No, 40 lat może nawet. Tak mi się wydaje. Niech mi opowie swoją wersję. Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, Baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami. Utytułany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się tak, że meble latały. Ach, jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. Pamiętam, jak wrzeszczał na mamę. Bił ją, aż chrzęściło. A ona płakała. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. Ot, i cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. No, ma... W końcu miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy. Czekam, aż dokończę. Ona ma 19 czy 20 lat, a wygląda naprawdę, naprawdę staro i chyba nie tylko ja to tak uważam. Znaczy, nie wiem, jak wyglądając to na YouTubie, to odbierzecie, ale to są postaci, tak jak powiedziałem, na ultra. Więc tekstury postaci są najlepszej jakości i ona naprawdę wygląda, jakby miała po prostu straszne takie, nie wiem, może nie tyle zmarszczki, miała taką strasznie zniszczoną starą cerę. I ona dla mnie wygląda okropnie starą po prostu. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Upadła. Zobaczcie, no twoje światło na nią bije. To widać, to bardzo dobrze. Same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Majaczyła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. Ciekawe, czy ja mogę jeszcze dać tą lalkę, czy ja miałem ją dać właśnie w pierwszym dialogu, bo możliwe, że właśnie to spieprzyłem. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. No, kłóciłbym się z tym. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że Baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami.
Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie Wiedźmina do szukania córki. Powiem tym, że pan jest zdesperowany, czemu by nie? Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi Wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa. Oj, Geralt się naraża troszeczkę im. Dobra. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci się przekazać. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia. No ewidentnie, jak pojedziemy do Nowigrodu, to będzie problem. Z FPS-ami będą się naprawdę coś zmniejszyć. Pewnie jakoś otoczenie najlepiej. Bo ilości postaci tu już raczej nie dam rady za bardzo. A coś się wymyśli, nie martwcie się o to. Trzeba tragicznie być nie może. Ogólnie staram się zebrać jak najwięcej rzeczy. Pałka. Cholera. Książkę jeszcze nie przeczytano, dobra. O, w ten sposób będzie najlepiej. Czy coś jeszcze tu jest? Jest coś, na pewno. Tylko wody, świetnie. 20 minut dodatkowego regenu. AP. Dodatkowe rzeczy. Tutaj jest jeszcze. No, tu są. Baśniowa kraina. To jest jeszcze jakaś półeczka za nim. Pewnie też z książkami, co? O, zrób to sam, świetnie. O, i ty co jeszcze jest? Robię mleko, wspaniale. Najbardziej bezużyteczne itemy, które mam. No to jak widzicie, jedzenia tak naprawdę będzie nam wystarczyło zamiast mikstur. Znaczy jedzenie będzie nam wystarczyło zamiast mikstur. Myślę, że w dużej części. Nawet. Kolejny północy Velen. Zrób to sam po raz enty. A, z tej strony jest zamknięte, okej. Okay, dlatego nie mogłem się tutaj dostać tam. Przechodząc, przepraszam, najmocniej zagadło. Ale na razie ogólnie nie chcę pakować się w tutaj okolice. Jeżeli w okolicy nikt nie chce się tam pakować. O, dobra, tutaj też i tak mam spadki. Znaczy chyba najbardziej będzie bolała kamera najpierw. Znaczy najpierw będzie to troszeczkę może nie tyle uszkadzało, ale. Ale będzie. Okej. Okay. Powinien móc strzelać tutaj z kuszy utopców, o właśnie, w ten sposób. Pozbędę się ich i przy okazji mnie dzięki temu nie będą drapały, prawda? Dobra, niedobrze, Geralt. Dawaj jeszcze raz. Pięknie. Nie będą mnie drapały pod wodą, jak będę pływał. Dobra, już się na mnie nowe rzucają. Niedobrze. Dobra, dużo ich tutaj. A trzeba przypłynąć zamiast się bawić. Jeszcze będzie kiepsko ze mną. Przy na czym skończyłem i zapomniałem na czym. A, nie. Wow, ale wszystko w pogody. No, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że tak nagle przeskoczyła pogoda. Czekajcie, chcę mapę sobie kliknąć, bo chcę zobaczyć, gdzie jesteśmy mniej więcej. Bo tutaj będę musiał teraz iść i tam sobie odpocznę. O ile będzie tam w miarę bezpiecznie. Kurde, znowu kolorka zapomniałem.
Zaraz sobie pewnie przypomnę. O, jest. Właśnie tego kolegi szukałem tutaj. Dobra, medytacja na chwilę. Do rana najlepiej. Pewnie na czym skończyłem, dobra, mniejsza o to. Te ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida Fał. I mam rozkaz bronić łodzie. Uwielbiam te trole w tej części. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. To jest piękne po prostu. Genialna logika. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić, żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Dobra, przyniesie mu tą farbę. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Okej, dobra, moi drodzy. Zbiorę tylko tutaj, co jest dostępne. O właśnie, na przykład schemat lepszonej zbroi. Tak ugrywa bardzo spoko. Będzie gulasz, będzie zupa. Nie ma co marnować trupa. Proszę, ten troll jest genialny absolutnie. Jak widzicie, tutaj sobie pływają jakieś... Czekajcie, postaram się jakieś pokazać. Jakieś fragmenty chyba mięsa, przyprawy. Jeżeli coś zielone, to nie wiem, czy to już nie jest pleśń. Zbiorę tylko tutaj z zapasu, co się da. Co będzie mi potrzebne. Bo on nie ma pilnować zapasu, tylko ma pilnować łodzi. Które bronią się teraz same, jak sam powiedział nasz troll. I moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Że będziecie kolejne odcinki z Wiedźmina. Ja w tym czasie się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.